Szkole, bo w szkole, bo w szkole,
świeci, które kochają zwyczaj. Czy wy kochacie swoją ojczyznę? Tak. Udowodnijcie mi to. Świat na rękawie miewa kawałek i cyfra srebrem świeci. Nie trzeba czytać, to co zrozumiałe uczniowie szkolne dzieci. Maleńka tarcza, ale wystarcza, by z dumą myśleć o niej. Bo jak prawdziwa rycerska tarcza honoru szkoły broni. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Twą ojczyzną. Czym zdobyta? Twą i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Widzę, że naprawdę kochacie swoją ojczyznę. Jak pięknie o niej śpiewałyście i mówiłyście, dostaniecie ode mnie symbol miłości w serce. Ale mogą tu przebywać tylko mądre dzieci. Czy wy taki jesteście? Tak. Zaraz to sprawdzimy. Przeczytamy wam zagadki. A jeżeli je rozwiążecie, dostaniecie ode mnie symbol mądrości sobę. Często do szkoły książki kto mistrz nosi, dziecko na lekcji mówi, ręce podnosi. Uczeń. Co to jest? Łatwo wam zagadkę powiem. Dom, który uczą się uczniowie. Szkoła. W klasie wisi na ścianie, piszesz na nim zadanie. Po tablicy biegnie skacze, kreślą na niej białe znaki. Wszyscy ją ze szkoły znacie. Czy zgadniecie, kto to taki? Lewa. Jak to mebel, ani szeroki, ani wąski, a mieszczą się w zeszytej książki. Szuka. Że na klasie stoją dzieci, się nie boją. No, łatwi. Pięknie. W jakiej miejscowości mieści się wasza szkoła? Obrowiec. Jakie dwie rzeki przepływają przez naszą miejscowość? Kuczpa i Białka. Do jakiej gminy należy Obrowiec? Dobrze, odpowiedzieliśmy też. Jak nazywa się pani dyrektor? Renata Bakieła. Jak nazywa się wasza pani? Anna Wasili. Rzeczywiście, jesteście mądre. Oto symbol mądrości. Sowa. Ja jestem wielka, nie z was.
dosyć kanwarowy wystąp. Proszę Pani, jaką to widać.
chciałbym także w imieniu swoim i pani inspektor, pani Justyny serdecznie wam podziękować tutaj organizatorom, a dzieciakom, zwłaszcza z tej pierwszej klasy, szczególnie chciałbym pogratulować, że dzisiaj staliście się z tymi uczniami prawdziwymi w super czapkach ze słodkościami. My jeszcze damy wam też trochę słodkości, mam nadzieję, że się podzielicie z kolegami, z koleżankami. Jakoś podzielicie się, jakoś to będzie. Przekażę to chłopakowi, ale podzieli się ze wszystkimi. Dobrze, to później na koniec. Słuchajcie, ja doskonale pamiętam swoje ślubowanie, chociaż to już parę lat było temu. Miałem taką aksamitkę. Ja wam powiem, że strasznie się wtedy stresowałem, a po was widzę taki profesjonalizm. Śpiewacie, tańczycie, rozgrywacie zagadki, zgadujecie. Naprawdę jesteście wielcy. A co do przedstawienia, oczywiście bardzo piękne, jak zawsze. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś zobaczymy. I serdecznie dziękuję za zaproszenie. Drogie dzieci, gratulujemy dzisiejszego występu, życzymy samych piątek i szóstek, tak? Żeby rodzice i nauczyciele i pani Asia byli z was zadowoleni, tak? Super. Gratuluję. Ale mi. Z jakiej okazji odbywa się dzisiejsza akademia? Dowiecie się z klasu z naszej dekoracji.
11 listopada, Dzień Niepodległości. Dlaczego dzisiaj obchodzimy Narodowe Święto? Opowie wam uczennica klasy 5. Historii Polski tak się składa. Był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. A wtedy myśl powstała tarcza. Wyższy szacunek dla przyszłości, dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Dziś mija 99 lat od czasu, gdy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. A jak do tego doszło, że utraciliśmy wolność? Posłuchajcie. Silna i potężna. Jej terytorium zajmowało wielki obszar. Aż nadszedł rok 1772 i nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Rosja, Austria i Prusy zabrały część terytorium Polski. Jest rok 1793, następuje drugi rozbiór Polski. Tym razem Rosja i Prusy zagarnęły tak dużą część terytorium, że pozostał jej tylko mały skrawek ziemi. Dwa lata później, w roku 1795, następuje trzeci, ostateczny rozbiór Polski. Od tej pory Polska przestaje istnieć na mapie. Jednak polski naród nie pogodzi się z utratą wolności. W 1830 roku wybucha powstanie listopadowe, a w 1863 następnie powstanie styczniowe. Niestety ruch był silniejszy, ale Polacy nie poddawali się. Wciąż nadzieją oczekiwali wolnej ojczyzny. Polski ziemia stołowy, nie da.
szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg i nim wy męskich dojdziecie sił, jawą się stanie, co pradziad śnił. Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny łan naszej wolnej ojczyzny. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Państwa, które kiedyś dokonały rozbioru Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. W sercach Polaków na nowo ożywa nadzieja na odzyskanie niepodległości. Przychodzi radosny dzień, 11 listopada 1918 roku. Polska znów jest wolna i niepodległa po 123 latach niewoli i męczeństwa. Znów pojawiła się na mapie Europy. Jest na niej do dziś. Od was zależy, czy pozostanie na niej na zawsze.
można żyć, więc serce suche jak orzeszek, malutki los ma parstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę stać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie umić. O blasku próchna mówić dwieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak drewno wypalone, rozbite szkło, rozwiane dym, jak drzewo z nagło powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyje cząstka czasu, ale już traci swe zielenie, już nie szumi w kurze lasu. Ziemia czysta, ziemia jasna, nie będę powolnym drzewem. Codziennie mocno w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Yeah!
Dziękujemy.